Kochani, przesyłam to przesłanie z Wilna, z hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćko. To miejsce właśnie, które charakteryzuje dom i serce. I to serce i dom jest wpisane w serca wielu z Was. Dzięki właśnie wielu osobom ten dom powstał i wiele serc personelu hospicyjnego pochyla się nad ludźmi, którzy potrzebują na ostatnim odcinku swojego życia pomocy. Osoby z chorobami nowotworowymi, innymi, które po wypisaniu ze szpitala pozostałyby same ich rodziny. I hospicjum właśnie pochyla się z sercem nad tymi wszystkimi osobami. Pomagamy i dzieciom, i osobom dorosłym. Pomagamy to w wymiarze właśnie hospicjum stacjonarnego i hospicjum domowego. Mam na imię Alicja, Wilnianka z pochodzenia. Mieszkam obecnie za granicą. Moja rodzina i ja doświadczyliśmy pomocy z hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćki. Tato był ciężko chory, byłam w Wilnie w tym czasie, byłam przy nim. No i również mieliśmy możliwość otrzymać taką pomoc domową z hospicjum. Tego każdego ranka bądź popołudnia, kiedy ekipa przyjeżdżała, to był uśmiech na twarzy. Zawsze się uśmiechał. Najważniejsze, kiedy się pytali go, jak się czujesz, pokazywał, że dobrze, chociaż wiedzieliśmy, że stan jest trudny. I zawsze, kiedy była podawana mu ręka, chętnie się przytulał do niej i się uśmiechał. Hospicjum zatrudnia 60 pracowników. Przeważającą większość personelu stanowią zawodowi lekarze i pielęgniarki. Miesięczne utrzymanie placówki wynosi około 85 tysięcy euro. 40 tysięcy daje państwo. Tymczasem 45 tysięcy, czyli ponad połowę, hospicjum musi uzyskać samodzielnie. I tak co miesiąc. Pacjenci i ich rodziny otrzymują pomoc hospicyjną bezpłatnie. I teraz my wołamy, pomóżcie nam, żebyśmy mogli pomagać naszym wielkim bohaterom, którzy swoje życie przeliczają już na miesiące, na tygodnie, na godziny, a może minuty, ale są w pełni ludźmi potrzebującymi naszej miłości. Proszę, pomóżcie nam.